Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe posługiwało się hasłem reklamowym: o jutrze decydujesz dzisiaj. O jakim jutrze? Wyraźnie chodziło tutaj o materialne sprawy doczesnego życia. Nasze życie naznaczone jest decyzjami, które musimy podejmować, a z których niejedna wywiera wpływ na całą naszą przyszłość na ziemi. Błędne decyzje mogą być nieodwracalne i wpływać na całe nasze życie. Co w takim razie mamy powiedzieć o decyzji, której skutki wykraczają daleko poza teraźniejsze życie? Pomyśl o pojednaniu z Bogiem. Pomyśl o zbawieniu. W tej kwestii rozstrzygasz już dzisiaj i to na całą wieczność. Dlatego apostoł Paweł napominał: w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, oraz oto teraz dzień zbawienia. Podobnie Salomon ostrzega cię, że po śmierci nie ma mowy o zmianie położenia. Drzewo tam leży, gdzie pada. A prorok Amos wzywa: przygotuj się na spotkanie twojego Boga. Zanim Bóg zbawi człowieka, przekonuje go o grzechu. Nie chodzi o to, że człowiek mawia: tak, my wszyscy jesteśmy grzesznikami, wiem o tym. Duch Święty przekonuje ciebie w sercu o tym, że bardzo długo żyłeś w zaciętym buncie i wojnie przeciwko Bogu i że twoje grzechy są tak liczne, tak wielkie, tak brudne, tak czarne, że osiągnięcie Bożej łaski i miłosierdzia leży poza twoją mocą. Czy doświadczyłeś już kiedyś tego? Czy zobaczyłeś już siebie samego jako całkowicie nie nadającego się do nieba i przebywania w obecności Boga? Czy zauważasz, że nie ma żadnej dobrej rzeczy w tobie, nic pozytywnego, co można by zaliczyć na twój rachunek, że cała twoja droga, którą podążałeś, to umiłowanie rzeczy, których Bóg nienawidzi i nienawidzenie rzeczy, które są miłe Bogu? Czy to spostrzeżenie złamało twoje serce przed Bogiem? Czy płakałeś z tego powodu, że tak bardzo marnotrawiłeś Boże miłosierdzie, używałeś w złym celu Bożych błogosławieństw, zaniedbywałeś Boże Słowo i nie dawałeś Bogu należnego Jemu miejsca we wszystkich twoich myślach, pragnieniach i życiu? Jeśli tego jeszcze nie zauważyłeś i jeszcze tego nie zrozumiałeś osobiście, wtedy na dziś nie ma żadnej nadziei dla ciebie, ponieważ Bóg powiedział: jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie. Dlatego jeśli umarłbyś w obecnym stanie, będziesz zgubiony na wieki. Ale jeśli zostałeś doprowadzony do zrozumienia, że grzech jest twoim największym wrogiem, że obrażanie Boga jest twoim największym nieszczęściem i że twoim największym pragnieniem teraz jest podobać się Bogu i czcić Go, wtedy jest nadzieja dla ciebie. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co było, zginęło. I On zbawi cię, jeśli zastanie ciebie gotowego do złożenia broni, którą walczyłeś przeciwko Niemu.
poddaj się pod Jego panowanie, przyporządkuj Mu się we wszystkim, we wszystkich najmniejszych nawet szczegółach Twojego życia. Poddaj się pod Jego pełną kontrolę. Pojednaj się z Bogiem. Przestań Go zwalczać. Jego krew może zmyć każdy brud. Jego łaska może podtrzymać najsłabszego. Jego moc może uwolnić zmęczonego i kuszonego. Oto teraz dzień przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. Pewien młody Holender poszedł drogą syna marnotrawnego. O synie marnotrawnym możesz przeczytać w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Gdy ten Holender już wydał wszystko, co miał, wstąpił do wojska, które stacjonowało w Indonezji. Stamtąd napisał do swego ojca, prosząc go pilnie o pieniądze. Po kilku tygodniach nadszedł oczekiwany list, ale ponieważ w kopercie nie było niczego, co przypominałoby pieniądze lub informacje o przekazie pieniężnym, nie czytając, zmiótł go i zgniecionego niedbale wrzucił gdzieś między swoje szpargały. Kilka miesięcy poważnie zachorował. Przypomniał mu się list, którego jak dotąd w ogóle nie przeczytał. Towarzyszący mu sanitariusz odszukał ten list i przyniósł do niego. W liście tym było napisane: zleciłem kapitanowi P., aby o ile chcesz rozstać się z armią, zabrał cię na swój statek. Możesz tym statkiem wrócić do domu. Tutaj znajdziesz bardzo dobre zakwaterowanie. Tylko jeszcze przed 28 maja odezwij się do tego kapitana. Choremu pot wystąpił na czoło. Było już po 28 maja. Już za późno. Jak wielu ludzi do dzisiaj lekceważy Boże poselstwo miłości, które On do nich posyła. Oto teraz dzień zbawienia. I dlatego w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Co masz czynić, abyś był zbawiony? Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Pan Jezus Chrystus umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. Jak? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Zatem do zobaczenia 28 maja 2018 roku o godzinie 18 w dworku w Ostrzeszowie. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny albo bezpłatnie otrzymać nowy testament Pana Jezusa Chrystusa lub chcesz w inny sposób zadać jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czego uczy Biblia, napisz lub zadzwoń. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31
63 500 Ostrzeszów. Z Bogiem.